Z nim? Jaki są tam? W salonie Treka. Miejsce, gdzie można otrzymać zwrot podatku w pierwszej kolejności. Udało się! Jesteśmy na polskiej ziemi. Będzie nas, mam bardzo miło was gościć. Przyszliśmy na market do Samian, kawałek od nas i wciągamy teraz zupę i ta zupa, pierwszy raz taką jemy, to jest taka z, widzicie, makaronem szerokim, płaskim, który się zwija w takie rulony z wieprzowiną, tutaj widzicie kawałek boczku, tutaj jakaś gotowana wieprzowina. Tutaj prawdopodobnie kawałek tofu smażonego i są też podroby. Ja tu rozpoznaję, jest galaretka z krwi. Rozpoznaję tutaj gdzieś flaki. O, tutaj. I jest też jajko. No, ciekawa zupa. I zdaje się, że 40 batów jedna kosztuje. Teraz szukamy miejsca, aby zaplanować wam film, bo znowu internet nam spłatał figla. Zatem prawdopodobnie zaraz się znajdziemy. Przez całą noc się zaplodowało kilka procent, także musimy znaleźć lepsze źródło internetu. Ostatni dzień w Bangkoku. Pozowanie do zdjęcia. Jak po pozowaniu? Z nim? Jaki są tam? Dobra. Pan tak o tajnam, chodzi tajnam. Pani. Tak, po sesji zdjęciowej. No jesteśmy dosyć zaskoczeni, ponieważ rzadko nam się to zdarza, żeby w Bangkoku rzeczywiście, żebyśmy stanowili jakąś atrakcję dla lokalsów. No wiecie, tych turystów jest tak dużo. Ale po prostu chyba to, że zamówiliśmy tutaj te dania po prostu po tajsku, myślę, że to bardzo ich rozbroiło i pewnie dlatego chcieli zrobić sobie z nami zdjęcia. To powiedz, jak to zrobiłaś? Są tam, tu mamy Kao Miu i mamy Gan. No dobrze, czyli co mamy? Sałatkę z niedojrzałej papai. Jest ostra jak cholera. Nie patrz tak na mnie, Mariusz, jest po prostu ostra, no jest natury ostra. A ja się cieszę, bo wolę tą wersję pikantną, a nie delikatną. Tu mamy klejący ryż. Dostaliśmy też po kawałku białej kapusty i mamy, jeszcze nam robią zdjęcie, i jeszcze mamy, o, kapucha, i mamy jeszcze kawałek, tak, kurczaka grillowanego, dostaliśmy wodę, wspaniale. W ten sposób. Nyung Song Sam. No i jesteśmy w salonie Treka i zamierzamy zakupić dwa rowery. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to tak, to wyjeżdżamy z Tajlandii z rowerami. Fajnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, musimy parę rzeczy naszych bagażu wrzucić do kartonu z rowerami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj w tym sklepie mają zaufanego taksiarza, który ma trochę większe auto, więc zabierze nas na lotnisko. Tak są spakowane w kartonach. Teraz jest pytanie, czy będziemy je wyciągać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Bo generalnie jak je wyciągniemy, to później może być kłopot, żeby je z powrotem spakować. Ale powinno być wszystko w porządku. Nie widać, żeby były jakieś nie teges. Rozmiar to jest taki jak trzeba. Tu jest drugi. Także co, teraz spakujemy to, co się jeszcze da do tych kartonów i heja. Z panem Monchi. Monchi? Tak, i w tej chwili... Okej, okay, we make a movie. I w tej chwili... Okej. Tak, i w tej chwili wystartowaliśmy właściwie spod sklepu. Jak widzicie, mamy spakowane rowery. Idziemy na lotnisko. Mamy dwa kartony. Ledwo tu, można powiedzieć, się z tym wszystkim mieścimy, ale jakoś dajemy radę.
No i pierwszy raz będziemy transportować samolotem. Tak, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będą jakieś chocki, flocki. Wczoraj byliśmy w biurze Etihadu tutaj w Bangkoku i zapewniali nas, że wszystko będzie ok, nie ma problemu, nieważne, że jakby wymiary są powyżej dozwolonych, ważne, że waga jest poniżej. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Tak. Jeszcze jedna fajna rzecz. Kupując rowery i wylatując z kraju, czyli nie przekraczając granicy drogą lądową, a lecąc, możecie skorzystać po prostu z tax free, z podatku. Z zwrotu podatku. I jeśli wszystko pójdzie dobrze, to dostaniemy jeszcze zwrotu ponad 200 zł. Bardzo fajnie. A powiesz, zdradzisz, ile zapłaciliśmy za rowery? Tak, rowery nas kosztują 13 tysięcy batów za sztukę, czyli to wychodzi tam jakieś 1550. No i właśnie z tego względu się zdecydowaliśmy na to, żeby je kupić tutaj, bo w Polsce nie jesteśmy w stanie za tą kwotę ich dostać. Operator, którego wybrałem w Tajlandii. Lotnisko w Bangkoku. No, jesteśmy już. Tuśtamy się z naszymi wózkami. Ciekawe, czy w ogóle już check-in się zaczął. Wydaje mi się, że nie. A którą mamy godzinę? 16:20. A od 19:05 mamy lot. Mamy jeszcze sporo zapasów. No więc tak, mamy tutaj łącznie 63 kg. Ale w razie czego możemy też z plecaka wyciągnąć, jeżeli zacznie się pluć, że mamy nadwagaż, więc spoko na to. No zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Na razie jest bardzo sympatycznie. Tak. I jakby nie było żadnego problemu z tym, że rowery, coś, nie. Tak, macie rowery, proszę bardzo, na taśmę, ważymy. Bagaż, a właściwie nasze rowery zostały nadane. One zostały na początku zważone w głównej, jak to się mówi, check-inie po prostu, a teraz musieliśmy przetransportować je na większy bagaż i tutaj przez bramkę przeszły, wszystko jest single phone, możemy się odprawiać teraz. Byliśmy w miejsce, gdzie można otrzymać zwrot podatku. W pierwszej kolejności pokazujemy taką fakturę i co najlepsze, to co mówię, a gdzie masz rowery? A my już rowery nadaliśmy. Tutaj są, pokazuję, że dostaliśmy papierek informujący o tym, że rowery zostały nadane. Także następnym razem trzeba rowery przyprowadzić do miejsca. Później jest kontrola paszportowa, czyli musimy przejść przez bramki i dopiero wtedy będzie zgodna. To się nazywają obrońcy. Słuchajcie, latanie z Etihadem nam coraz bardziej się podoba. Bo oprócz takich dogodnych typu właśnie poduszka, typu kocyk, czy jakieś przybory toaletowe i nie tylko skarpetki, żeby było ciepło. Gdzie nasze rowery? Właśnie, to jest najważniejsza rzecz dla nas. Okazało się, że mogliśmy zabrać rowery za free. Tak, a i mimo, że mieliśmy nadbagaż, to wszystko przeszło z uśmiechem na ustach. Nie, rewelacja. I teraz tak, teraz lecimy za 20 minut na wylot z Bangkoku do Abu Dhabi. 6 godzin. Potem kolejne 6 godzin do Belgradu. I potem 4 godziny do Warszawy. Także w niedzielę z rana, której o 9 jesteśmy w Warszawie. W samolocie prawie nikogo nie ma. Tak, widzicie, że tutaj mam dla siebie 3 siedzenia i właściwie spałam. Jesteśmy w Holandii! Yeah. Jak się czujesz na polskiej ziemi? Wspaniale. Kurde, ja chyba tak się bardzo nie spodziewałam, że będzie tak szaroburo. Stawiamy i sprawdzamy. No, przyszłość taka, żeby je rapować, czyli w taką folię można by zabezpieczyć, nie? Folia stretch, o to ci tak, chodzi, o tak? Właśnie, folia stretch.
Dobra, otwórzmy. Wydaje się, że wszystko jest. Chyba wszystko jest. To my tutaj składamy rowery, aż tu w pewnym momencie. Proszę. Pojawiła się. Ja z nią zapomniałam. Przepraszam, jak masz na imię? Gosia. Pojawiła się Gosia. Już się nie poznawałyśmy, także no dobra, nie ma gestów. Słuchajcie, czat, pakujemy się tutaj, a właściwie rozpakowujemy, składamy rowery. Także ten, tutaj ta przestrzeń, ten majdan, to wszystko my. I nagle podchodzi dziewczyna, Gosia, i mówi: hej, słuchajcie, ja was oglądam. Ja znam waszego vloga, po prostu czat. No jak można nie podejść, no widać, że znajomy buzia uśmiechnięte, zawsze się patrzy, no to tak. Trzeba podejść i powiedzieć się. Doceniamy. No po prostu szczęście w moim sercu zawitało. Bardzo, bardzo fajnie. Cieszymy bardzo się, miło, że podeszłeś. Bardzo się cieszę również, naprawdę, bardzo miło było. No. Mamy to. Ile nam zajęło? Z półtorej godziny czy godzina 40? Coś koło tego. 12:20, no 2 godziny nam to zajęło, 10 minut. 2 godziny nam zajęło składanie rowerów, ale mamy to. Nie są idealnie zrobione, bo nie mamy, okazuje się, odpowiednich kluczy, aby zamontować. Brakuje klucza ósemki, tak żeby bagażniki. Dobrze skręcić bagażniki. Ale generalnie spoko. Teraz przywdziewamy nasze kurtki przeciwdeszczowe, które będą znowu działały jak szklarnia, podobnie jak w Wietnamie. I tyle, jedziemy, jesteśmy potwornie głodni, także jedziemy na dworzec, coś zjeść i kupujemy bilety, jedziemy do domu. No, miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży jak trzeba. Udało się! Jesteśmy na polskiej ziemi, jedziemy na centralny z własnymi środkami transportu. Lokomocji, tak jest. Piękna sprawa! Nie wiem, czy było słychać, co Ola mówiła, wyjeżdżamy właśnie z terminala i udajemy się na... Z lotniska. Tak, z lotniska, z terminala udajemy się. A dworzec centralny PKP. Na PKP. Przyjdźmy z Polską, mamy bilety. Dobra wiadomość jest taka, że wyszło tanio, a zła wiadomość jest taka, że jedziemy dopiero o 15. Bo wykupione były wszystkie bilety na ten pociąg. 13:55. Czyli ile mamy czasu? Hubowego. No, do 15. I tak oto witamy was. Hello, hello. Macierzu, witamy z Cytadeli w Poznaniu. Słuchajcie, tydzień zajęła nam klimatyzacja tutaj w Polsce. Ale więc wstajemy później niż o 6. A nie o 4 na przykład. Już wszystko wróciło do normy. Zaklimatyzowaliśmy się tak na maksa i no już cieszymy się byciem tutaj. Tak, i to będzie nasz ostatni vlog z tej naszej wyprawy, ale w związku z tym, że fajnie było, że wy nas poznaliście, no teraz my chcemy was poznać. I wpadliśmy na taki... Zapraszamy do Poznania. Tak, wpadliśmy na taki pomysł, że jeśli macie ochotę się z nami spotkać, to zapraszamy do nas. Na przykład na kawę wietnamską. Tak, właśnie, przywieźliśmy kawę wietnamską i te zaporzeczy fin, więc robimy pyszną kawę wietnamską. Jeśli macie może ochotę... Może nie zupełnie tak jak w Saigonie, bo tam jeszcze była podawana z lodem, ale bardzo podobno. No i wiesz, już tą technikę parzenia mają opanowaną na tip-topie, cały czas nad tym pracuję. Ale smak i tak jest fantastyczny, więc jeśli macie ochotę, zapraszamy, przysyłajcie do nas wiadomości i będziemy wtedy ustalać szczegóły naszych wizyt. Będzie nas, mam bardzo miło was gościć. No i tyle. I co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć, że zapraszamy te osoby, które... Nie narzekają. Nie narzekają. Pozostałem, dziękujemy. Jak pozostałem? No, narzekającym dziękujemy. Właśnie, narzekającym dziękujemy. A reszta? Co narzekają? Jesteście mili widziani. Tym, co nie narzekają. Mówisz tym, co narzekają. No to właśnie kogo wypraszam. Tym, co nie narzekają. Tym, co nie narzekają. Zapraszamy. Ściskamy was mocno i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Cztery oczy, pa! Następuje właśnie oficjalne ważenie. I smażą się nasze bananki. Nasze ostatnie chwile w Chiang Mai. Jedziemy, jesteśmy w ciągu bicia, jak w ogóle.